Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj zaprezentować książkę, która jest w szczególny sposób dziełem zbiorowym i efektem pracy różnych ludzi, różnych organizacji, instytucji. Książka jest także w jakiś sposób efektem projektów edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Europa Lingua, uczniów, członków Europejskiego Klubu Pikwika działającego przy pierwszym gimnazjum Tochmi. Jestem bardzo dumna, że możemy dzisiaj przedstawić Państwu dzieło zapewne niedoskonałe, zapewne wymagające wielu uzupełnień, rozwinięcia wielu wątków, ale dzieło będące efektem współpracy, życzliwości wielu osób i instytucji. A ta współpraca, życzliwość w epoce, która tak bardzo jest niestety skomercjalizowana, nie jest czymś bardzo częstym, a za to bardzo cennym. Nie bez przypadku znajduję się tutaj przed Państwem, ponieważ uczestniczyłem w tych projektach od początku i kiedy powstała myśl opisania epoki powojennej w formule jakiegoś wydawnictwa, pomyśleliśmy w zespole redakcyjnym, o którym zaraz będę mówił, żeby nadać tej książce coś, co wyjaśnia tytuł. A tytuł pragnę przypomnieć i z całą mocą go objaśnić, żeby uzasadnić koncepcję merytoryczną książki. Tytuł brzmi: Bochnia w latach 1979-89, szkice do portretu miasta. Podkreślam to słowo, ponieważ już w kuluarach pojawia się wiele opinii, jak zwykle kontrowersyjnych i bardzo prywatnych, mówiących o tym, że nie jest to monografia. Nie jest to monografia. Nie jest to ani książka, która opisuje każdą z dziedzin, które znajdziecie Państwo wyszczególnione w spisie treści. Nie jest to historia Bochni. Powtarzam, nie jest to historia Bochni w tych latach. I jeszcze raz powtarzam, nie jest to monografia miasta. Są to szkice do portretu miasta. Moim zdaniem koncepcja i konwencja wydawnictwa unikamy. Tak więc mamy do czynienia z wydawnictwem, które ja nazywam prywatnie puzzlą, a w tytule macie Państwo objaśnienie intencji zespołu redakcyjnego, którym miałem zaszczyt kierować. Nie wiem, czy dobrze. Otóż, proszę Państwa, szkice do portretu miasta, więc bohaterem staraliśmy się tej książki uczynić miasto. To niezwykłe miasto, które nazywa się Bochnia, które ma 800 lat i które w ostatniej dekadzie PRL-u przechodziło trzy zasadnicze transformacje. Pierwsza transformacja to oczywiście ustrojowa. Z wielką radością witam bohaterów tej transformacji na sali. Jest dla mnie podwójną przyjemnością mówić do nie tylko świadków historii, ale bohaterów tej historii. Owóż Bochnia przechodziła transformację polityczną, tak jak cała Polska. Druga transformacja to były zasadnicze zmiany w układzie przestrzennym miasta i w jego socjologii, wynikające zarówno z rozrostu demograficznego, ze zmiany funkcji z miasta salinarnego na miasto hutnicze. Nie waham się powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie, miasto wielkoprzemysłowe, silnie związane z aglomeracją krakowską i budujące zupełnie nowy rozdział swojej historii. Rozdział miasta przemysłowego lub też przemysłowo-usługowego. Trzecia transformacja, niesłychanie ważna, zachodziła w strukturze społecznej. Proszę Państwa, Bochnia przechodziła transformację socjologiczną bardzo istotną. 12 tysięcy w latach 60., 28 tysięcy w 89 roku. To jest proces, który można porównać do rozwoju Paryża, który w ciągu 60 lat XIX wieku, co znakomicie opisał Balzac, a potem cała szkoła socjologiczna francuska od lat 70., wyrósł na miasto milionowe, do Łodzi, która przy końcu XVIII wieku miała 200 mieszkańców, a na początku XX wieku prawie 300 tysięcy z obrzeżami. To są procesy niezmiernie istotne. Natomiast w Bochni, naszym zdaniem, albo moim, może tak, moim zdaniem, być może diagnozowanym w jakichś pracach magisterskich lub doktorskich, natomiast w publicystyce, którą mam okazję obserwować, w publicystyce edytowanej przez i w publikacjach Muzeum Stowarzyszenia Bochniaków i innych, właściwie te procesy nie były opisywane. Zajmowaliśmy się przemianą polityczną, zajmowaliśmy przemianą gospodarczą, natomiast zasadnicza zmiana struktury socjologicznej. Państwo rozumieją, że to określenie dość okrągłe
niesie za sobą bardzo poważne treści. Bo co to znaczy zmiana struktury socjologicznej miasta? To jest bardzo wiele procesów kulturowych, mentalnych, intelektualnych, organizacyjnych. To są zarówno procesy w wymiarze osobowym, jak i społecznym. Niesłychanie złożone. I oczywiście nasza publikacja tych procesów też nie opisuje w całości i nie rości sobie prawa ani tytułu do tego, żeby być monografią, historią Bochni, jak również kompetentnym opisem tych trzech procesów, o których mówię. Zmiany politycznej, czyli zasadniczej zmiany ustrojowej, zmiany ustroju gospodarczego Bochni, z miasta salinarnego na miasto właściwie hutnicze i miasto usług rozmaitych, które niezbędne są w mieście. I trzecia zasadnicza zmiana to jest zmiana struktury społecznej miasta oraz ostatnia i najważniejsza. Mianowicie ostatnia dekada PRL-u, poza wszystkimi elementami, które Państwo sami doskonale znacie, jako właściwie siedzimy tutaj wszyscy świadkowie tej ostatniej dekady i jej uczestnicy, siedzimy oczywiście w sensie realistycznym. Bochnia w ostatniej dekadzie PRL-u przechodziła zmianę, którą można nazwać epokową. To jest zmiana z miasta salinarnego, które tworzyło przez 700 lat kulturowy kręgosłup tego miasta. Bochnia to nie tylko miasto, które leży na soli, ale to jest miasto, które tak naprawdę zbudowało całą swoją kulturę, całą organizację przestrzenną. Cała socjologia Bochni średniowiecza i wieków późniejszych to była socjologia miasta salinarnego. Natomiast po 1989 roku Bochnia wkroczyła na drogę, wkroczyła oczywiście w latach 70. już, kiedy rozpoczęto budowę zakładu przetwórstwa hutniczego i wcześniej lodówek, które były właściwie pierwszym wielkim przemysłowym zakładem w roku, wkroczyła na drogę zasadniczych zmian. To są procesy instapy na scenę. To jest proces, który można porównać do statku, który trzeba remontować, kiedy on płynie. Trzeba go analizować, kiedy nie można go wyciągnąć do suchego doku i odstukać od stępki do najwyższych maszyn radarów i zdiagnozować. Tyle, jeżeli chodzi o ideę i książki.